Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znów gramy w Max Payna. Tutaj jakieś te winle czyścimy. A, z tej strony Zdzichu mówiłem chyba, ale się powtórzę, no nic. No, winle tu czyścimy i planowałem sobie tu wlecieć z granatem. Tak, żeby rykoszetem poszło, a do dupy poszło. Powinno już być git. Coś tam porobiło. Nice. Porobione. Teraz to mogę się uleczyć. Mam nadzieję, że zostawili gdzieś tu apteczki. Takie, żeby sobie uzupełnić. Bo widzę, że nie. Dobra. Ledwo co zaczęliśmy, to zapiszemy. Ej. Czej. Tu teraz? Nie powstrzymamy go. Kogo powstrzyma? Powstrzyma zresztą wszystko, hejcie. O. Okej. Okay. Aha. Jak spojrzeliście na moją postać, to miałem całą czerwoną. A tam coś było widać, że ktoś pobiegł. Nie powstrzymamy go. Kto go powstrzyma? Powstrzyma zresztą wszystko, kryj się. Ha, ha, ha. To co, umarł? Nie umarł. Jeszcze raz. Umrę. Dobrze. I z tego co mi się wydaje, to gościu miał granatnik, więc będziemy mieli nową zabawkę. Co jest? Pif, 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 pif. Dawaj mi swoje zabawki. Bo ja tu poważne rzeczy robię. No co, nie dostanę? Czy wziąłem w ogóle? O, mam. Granatnik. To pociski do niego. Zapiszę. Oj, to nie było mądre. Najwyżej się wrócę. Nie mogłem jej już pomóc. Kto to? Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Mona? Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. I co, wkurwienie przypomniał? Że tym razem większa determinacja, żeby pozaciukiwać frajersonów. No, zobaczymy, zobaczymy, co to nasz Max Payne odstawi cyrka. O, gdzieś tu telefonik, halo? Max Payne. Słucham? Alfred Woden. Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. To dobrze. O, na dzień dobry. Z bebechami władował. No bez jaj, co on? Pancerny. Ja tu muszę wrócić. Po to. To coś w ogóle było? Tylko kumpil. W bąbelgach. No, tu na górze tego, co tam, no. Byliśmy, nie? Zapiszemy. Ryry. Grubasa pierwsza. O kurwa.
Trójca Punchinello przestała być problemem. Ha, 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 zaciukani jak małe dzieci. To nie było żadne wyzwanie. Easy. Dobra. Podleczymy się z... A, drugi. Co on tam? Jolo. Pod moim drzwiom. Szybciej. Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Chłe. Oho. Agenci. Nie! Nic mi nie powiedziałem! Pierwszy go zastrzelili. O co tu chodzi? O, dostałem broń lepszą, nice. No i co, nie ma komentarza, dlaczego go zabili? Dobra. Nie, to nie, lecimy dalej. Rzuć broń! Nie ruszaj się! Gra skończona, Payne. Co to za bitch? Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. Ciuchcie. Cześć trzeci, odrobinę bliżej nieba. Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel. Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkirii. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów! What the fuck is going on? Broni nie mam. Okej. Okay. Spoko. Tu. Ja. Coś tu. Ale slow mu, ale zajebiście. Znowu będę te głupie labirynty. Mam nadzieję, że nie. No, znowu jestem u siebie. Czy to ty? Dobra, teraz zdążę. Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! Co tam płacze, kurde? Uspokoi się, a nie... Nie, błagam! Max, nie! Przepraszam! Nie rób tego, Max! Proszę, nie! Jaki Max? Dzidziusia nie ma. Nic tu nie mogli zrobić. Jakiś przedsionek, którego ja nie kojarzę. Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! Co ty chcesz? O. List mi się przyglądał. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem komiksu. Prawda rozszczepiła mi czaszkę, a jaskrawo-zielony płomień spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego.
Jaja, nie? Apartman się świeci. Sny są zrobione z pochylonych nekromantów. Śpiewa jak bananowy przekup, zbliżając się zbytnio do konstelacji na ogolonej głowie. Deszcz żab się skończył, rozpoczyna się deszcz krwi. To była pomyłka albo głupi dowcip. Obraz na sztabie. Ktoś bredził coś niezrozumiałe. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. No bo to ja, w sensie on. Spoko. Znowu. Dziwny kawałek papieru wyglądał groźnie. No, ale drzwi tutaj zamurowali. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Jesteś bohaterem gry komputerowej, Max. Prawda niczym zielony ogień płonęła w moim umyśle. Informacje o uzbrojeniu wiszące w powietrzu, widoczne kątem oka. Niekończąca się strzelanina, czas spowalniany, żeby pokazać moje ruchy. Paranoiczne wrażenie, że ktoś kontroluje każdy mój ruch. Byłem bohaterem gry komputerowej. To zabawne. No, wydało się. Nie daj się. To Valkyria, narkotyk. Obudź się. Pamiętaj, kim jesteś. To była pomyłka albo głupi dowcip. Ktoś bredził coś niezrozumiale. Zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Spoko. No, zgłupiał. O, dalej poszło za dużym. Nice. O, tu już nie przejdę. Tej miejscówki nie znam. No, coś mu się w główce nieźle porobiło. Dobra faza. No coś chyba nie... A spróbuję wejść po schodach donikąd. A myślałem, że easter egg ukryty, że wystarczy skoczyć i przez ścianę się przejdzie do jakiegoś tajnego miejsca, a tu dupa. O właśnie, co pisz? Najgorzej. A chociaż? Wow, ale zajebiście. No co się zacina? Wow, ale się suwa trochę. Uff, doskoczył. No, to mamy... prolog? Wytyfy? No, w każdym razie widzę, że mamy ciężki kawałek. Uj! Dupa. No umrzuj. A tu se skoczę. Czemu nie? To slowmo trochę denerwuje. Ale... Może uda mi się gdzieś dojść? Mam nadzieję, że się tu w kółko nie będę kręcił. Ja jebie, co to za dźwięki. Jakbym był mały, to bym się już w gacie zesrał. Jeszcze jakby jumpscare jakiś był, kuźwa. To już całkiem... gacie na brąz. Przeistoczone. Sądzę, że w dół trzeba iść, bo po coś by było te dolne platformy. I w sumie im niżej, tym lepiej, byleby nie zginąć. Zgaduję, że gdzieś w prawo. Zapiszę. Żebyś se... Nie... Aha, właśnie o tym mówiłem. Przynajmniej krócej będzie spadał.
Dead. No i znowu to samo. Mogłem nacisnąć escape i wczytaj, ale no. Oczywiście. Teraz opla. Ładnie doskoczył, tak jak ja że chciał. I zakręty ostre. Opla. Dobra. Hopla. Przepaść. No nie no, żartuję. Weź, dobra, wczytam już. Bo chciało mi się kombinować. Skog. Uff, doskoczył, nice. Kuźwa, ślizga się gówno. Nagle mu się zechciało ślizgać. Gubek, gubi gubek. Ale ktoś tam się śmieje w tle. Ha, 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 XD, ale beka. Dobra. Rurex. Uff. Trochę głupie robię, bo może się ten dzień dziecka źle skończyć. Ale na szczęście mam o dziwo trochę... O, w prawo. Mam nawet trochę szczęścia. Ciekawe, czy ja dobrze idę. Bo tu słychać bardziej płacz matki. A tam gdzieś dziecko było. Płacz dziecka. Może to jeden z punktów. Max, nie! Max! Ale mordę wydarło. Morderco, zabiłeś ją. Kto? Gdzie ty strzelasz, typie? Nie mów, że we mnie. We mnie strzela. Co, ja też mam strzelać? O, w dupę. No nic, to już blisko jest. Co się dzieje? Coś postać trochę odwala. No, trochę odwala. Ale już jest easy. Dobra, no dobra, jak gra chce, to zabijemy samego siebie, czemu nie? Max! Nie! Max! Ech. Czasami te voice są za głośne. Morderco, zabiłeś ją! Nieprawda. Co, koniec gry, bo się zabiłem? O, dzięki za broń. Coś przydarzyło mi się dzisiaj w biurze. Dostałam dziwną notatkę, chyba o wikingach. Kochanie, muszę lecieć. Opowiesz mi o tym wieczorem. Miłego dnia, kochanie. Dziury po kulach czerwieniły się jak rubiny, a krew lśniła na jej jasnej skórze. Była taka piękna. Zabójca się uśmiechał. Ciało upadłych aniołów. Okej. Ruiny bliżej nieba, rozdział witaj w moim koszmarze. Zielony koszmar powoli się kończył, zostawiając w mojej duszy mroczne plamy, których nie da się zmyć. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się zlany zimnym potem, śmiertelnie zmęczony. Było mi niedobrze, leżałem w kałuży własnych wymiocin. Zanim świat zwariował, ta wiedźma powiedziała: zabierzcie mnie do Cold Steel. To była jedyna wskazówka, jaką miałem. Całą wieczność zbierałem się do kupy. Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni Cold Steel za miastem. Sporo się tu działo, jak na tak mroźną noc. Jeździły ciężarówki i biegali ludzie. Miałem przewagę nad tą wiedźmą. Sądziła, że mnie zabiła i nie spodziewała się mojej wizyty. Czas ruszać. No.
Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zataczałem się, idąc po zamarzniętym dachu odlewni, wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru. Byłem jak ninja, obdarzony mocą kung fu. Poważnie, a nawet byłem Supermanem, gotowym wpaść przez świetlik i rozwalić wszystko. Niemal opuszczone tereny przemysłowe, w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. No mi trochę ten właśnie Batmana przypominał pod względem właśnie zwalczenia tej rzekomo śmiertelnej grafiki walki. W środku roztopiony metal wrzał i kipiał jak mikstura czarownicy. Spoko. On po takim, w taki mróz, patrzcie co on ma na sobie. Tu jest podobno wpyte zimno, jeszcze wieje. On ma jeszcze rozpięty, no, temu to za gorąco, jeszcze bez czapki, nie, już by umarł. No, ale właśnie Batmana mi przypomina, że właśnie wytrzymał taką truciznę, że tak powiem. Także lol trochę, lol XD. No, ale my tutaj zakończymy. Także z tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkajcie w górę, dobre komenty, jeszcze raz proszę i zachęcam was do oglądania innych filmików z tego gry i gierencji. A zatem cześć, się z wami żegnam, także nara.